programowanie żywieniowe, prawda, groźnie brzmi, bardzo poważnie brzmi, natomiast proszę Państwa, no rzecz cała polega na tym, że dziecko trzeba nauczyć właściwie się odżywiać. Dziecko, które zaczyna samodzielnie rozpoznawać produkty żywnościowe, musi być przez rodziców uczone, co jest dobre, co jest niedobre. Programowanie żywieniowe wzięło się stąd, iż my wiemy w tej chwili, że tym, co jemy od czasów naszego najwcześniejszego dzieciństwa, no jakby będziemy potem z tego odcinać kupony albo dla zdrowia, albo dla choroby. Nasze żywienie ma wpływ na nasze zdrowie w sposób ewidentny. I dlatego, jeśli wytworzymy u dziecka właściwe nawyki jedzenia, co mam na myśli? Przede wszystkim, żeby dziecko się nauczyło jadać regularnie. Żeby jadło nie dwa posiłki dziennie i w biegu, tylko żeby jadło przynajmniej 4 posiłki, a najlepiej 5. I w spokoju, i żeby posiłek był traktowany serio. To wtedy, jako dorosły człowiek, mając takie nawyki, będzie tak samo postępował. Mamy nauczyć dziecko, że są pewne produkty do jedzenia codziennego niezbędne, czyli jakie? No takie, które dostarczą energii, czyli węglowodany, czyli no, w Polsce to jest oczywiście pieczywo, ale to są również kasze, to są makarony, to są również ziemniaki. Tylko ma je jeść w takich ilościach, które będą gwarantowały dziecku wzrost, a dorosłemu utrzymanie należnej masy ciała. Ile kto ma zjeść, nie wiem, bo nie wiem z kim mam do czynienia. Dopiero wtedy można, jak się widzi człowieka, jak się widzi jego problemy, czy to malutkie dziecko, czy dorosłego, można powiedzieć, ile mu trzeba. Ma jeść również produkty białkowe. I tutaj jest szeroka gama do wyboru. Oczywiście my, odżywiając się konwencjonalnie, czy jedząc produkty zwierzęce, mamy również do dyspozycji produkty takie, które dostarczają fantastycznego białka, nazywają się ryby. Ale jeśli my dziecka nie nauczymy jeść ryb, oczywiście tutaj naturalnie Państwo wiedzą doskonale, że może być alergia na ryby i wtedy naturalnie to jest no, zakazany owoc. Ale musimy dziecko tego nauczyć jeść, że również w menu, w jadłospisie codziennym ryba się może znaleźć. I to jest coś, z czym dziecko potem wchodzi w dorosłość. To jest też to dobre programowanie. Następna rzecz, no jeżeli mięsa, nauczmy dziecko jedzenie mięsa, ale ile nam tego mięsa potrzeba? Naprawdę nie do tych 5 czy 4 posiłków nie jest nam aż tyle potrzebne. Dziecku również to nie jest potrzebne. Czyli nauczmy jej jeść 1-2 posiłki mięsne w ciągu dnia, inne zastępując, a czy to nabiałem, czy też białkowymi produktami pochodzenia roślinnego, bo białko również i w roślinach występuje. A więc na pewno, jeżeli jesteśmy tak rozważnymi rodzicami, to przede wszystkim nauczymy dzieci jeść warzywa. I tu to jest jedyna grupa, warto o tym pamiętać, jedyna grupa produktów spożywczych, które wolno jeść bez ograniczeń. Czyli ile dziecko zje, tym lepiej dla niego, prawda? Ile dorosły zje, tym również lepiej dla niego. No cóż, mamy, życie to jest, prawda, no ciągła walka, jak to się mówi, ale to są przyjemności i mniej przyjemne chwile. Każdy z nas dąży do tego, żeby tych przyjemności było więcej. Dziecko nasze również chce mieć przyjemność z jedzenia. No cóż, jakie to są przyjemności? No słodkości. Czy to oznacza, że dziecku nie wolno podać niczego słodkiego? Nie, proszę Państwa. Znowu, słodycze są również dla ludzi. Tylko problem polega na tym, że niech to będzie deser, a nie batonik zamiast śniadania. Czyli musimy znowu rozważnie dziecko nauczyć, że
słodycze są elementem jedzenia, ale słodycze nie są nagrodą, nie nagradzajmy dzieci słodyczami, dlatego że później, kiedy będzie nam źle, a takie chwile w życiu każdego człowieka się zdarzają, będzie nam źle, będzie nam smutno, to co będziemy robić? No właśnie, będziemy sięgać po te słodycze i to zacznie się już bardzo duży problem.